Możemy już głosować na toty. Ile te głosy znaczą, tego nie dowiemy się nigdy. Ja jako, że choruję na ciężką chorobę zwaną Liverpoolozą, nie mam zamiaru oddawać głosu, bo wiecie, kogo bym tam umieścił? Oczywiście, jeśli ktoś z Liverpoolu pojawi się w drużynie roku, będę zadowolony. Bardziej się nastawiam na jakieś SBC od Trenta Flashback na prawej obronie, to by mi się przydało. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od pika 85+. Wyzwanie to powróciło, możemy je zrobić 3 razy, więc do tego teraz przystąpię i... 84, kurde, to dobre karty muszą lecieć. Choć nie będę dramatyzował, bo te 84 czwórki to jeszcze przed chwilą chyba 1400 monet kosztowały. Zobaczmy, jak wygląda drop. No powinna to być gwarancja walkoutu. Słuchajcie, jest Dani Olmo, ale biorę tutaj brąz, bo Danim wczoraj graliśmy, ja go już skwikselowałem, bo kosztuje 10 tysięcy. Brąz się przyda bardziej do kolejnego SBC, ale super. Karta specjalna trafiona. Tutaj mamy Kluiverta. Robimy kolejne. Ile ja bym dał za możliwość filtrowania oceny ogólnej w tej grze? To byłby taki game changer w robieniu SBC, ale no... Być może, gdy w przyszłości pojawi się konsola PlayStation 7, to jej będzie mogło sobie pozwolić na takie szaleństwo. No wiecie, może jakaś karta specjalna do pierwszego składu. Jest dużo takich, którymi z chęcią bym zagrał. Kimiś, no to już muszę wziąć. Przekonajmy się, czy uda zdobyć się walkout numer 3. I tak, Hegerberg, cudownie. Chyba było warto. Jeśli chodzi o inne wyzwania, to wydaje mi się, że z takich rzeczy nowych pojawił się tylko Broby, gracz miesiąca Ligi Holenderskiej. Tę kartę powinien otrzymać chyba już 2 tygodnie temu. Ma jeden playstyle do biegania i to tyle. Jest tani jak coś. Ja ostatnio wrzucałem karty na tego Maldiniego i chyba tak po prostu pozbędę się tutaj tego foderu. Musiałem kupić Kobela, ale tak, palimy teraz składy o nazwie pierwsza klasa. Do przepalenia pozostały mi 2 składy 88, 1 skład 83 i tak naprawdę Maldini będzie mój. Sprawdzę, czy pojawiła się jakaś nowa paczka w sklepie, może z jakąś fajną gwarancją. 14 kart 88, to sprawia, że tego Maldiniego kończę tak od razu. To jest ta paczka, z której trafiłem Jana Wrighta. Tu mamy 47 kart 84+. Jakie są szanse na kartę versus? No tutaj blisko 60% z tej droższej paczki. Mniej. Wiecie co, otworzymy te za 3000, bo mam trochę pustkę w klubie. Pamiętajcie, że kupowanie co chwilę FC Pointsów nie jest niczym normalnym. Ja to robię, bo na tym po prostu zarabiam. Zobaczmy, co z tego poleci. No, czyżby 2 razy Hradecki? Przekonajmy się. Dużo foderu, jakieś informy na pewno sobie będę mógł porobić. No niestety nie trafiamy walkoutu karty specjalnej. Nie róbcie mi tego. Dobra, to znów jest Katoto, bo Mbappe jest najwyżej oceniony. On nie mógłby się tutaj pojawić. Jest to Alisson. I kto w środku? Czy będziemy mieli tutaj jakąś kartę specjalną? Bardzo dużo walkoutów. I na końcu powinny się kryć te karty Fire Eyes, co nie? Jest Sissoko, Hradecki, Morata. 3 fodery. Schmeichel, Griezmann, duplikat i jeszcze... Oczywiście, że mamy tutaj dublet Hradeckich. A kto wypożyczony? Boom! Nie no... Dlaczego te karty wypożyczone nie mogą być, chociaż wiecie, no Dani Olmo. Niepokonany w kwalifikacjach niestety nie będę. Dzisiaj jednak kończymy ewolucję Walkera. Zacząłem ją dzisiaj robić. Kupiłem Roberto Firmino, ponieważ bardzo lubię ten playstyle i chcę zobaczyć, jak będzie funkcjonował w środku pola. Mam duży sentyment do tego zawodnika, więc musicie zrozumieć, dlaczego postawiłem właśnie na niego. No i na niedzielnym streamie na samym końcu kupiłem Ginole, ponieważ stwierdziłem, że wreszcie muszę go sprawdzić. Słuchajcie, dopóki nie będę robił, nie zrobię chociaż raz 16 zwycięstw, no chcę się pocić, dlatego sprawdzamy teraz tego napastnika. Dalglisza może chociaż na ławkę dam. Dawid Ginola to jedna z kart, na które po prostu nienawidzę grać ze względu na to, że, no nie wiem, no, ma jakieś umiejętności, jakich nie mają inni zawodnicy i mam nadzieję, że teraz je zaprezentuje. Obecnie gram ustawieniem 4-4-1-1, co chwilę próbuję czegoś nowego, bo chcę zobaczyć, czym będzie grało mi się najlepiej. Szukam czegoś, co może pozwolić mi troszeczkę urozmaicić grę. Rywal ma Zico, Eusebio, Puszkasz, Dawid Neres w ewolucji. No, też się do tego Zico przymierzyłem. Ale na razie postawiłem na Firmino oraz Ginole. Firmino w tym ustawieniu jest właśnie takim cofniętym napastnikiem, bo fajnie mieć piłkarza tak wysoko ustawionego, który potrafi zagrać nadzwyczajnie piłkę. Jest jeden problem, przez chwilę gram Walkerem na napadzie, ponieważ robiłem wyzwanie w Squad Battles i no tak, został mi jako napastnik. Poczekajmy, bo może nie stracimy tego, super. Jednak nie super, Bompastor sfałszał, okej. Neres i niestety Van Dijk nie wystawił tej nogi w odpowiednim momencie. Jest 2-0. Ten mecz to... Może teraz Ginola przy słupku? Doskonale, 2-1. Pierwszy oficjalny gol w naszych barwach. Rywal chyba delikatnie przesunął się bramkarzem. Zico by chciał... Blon. O kurde, fajnie to przyjął i pewnie Eusebio z fałsza. 3-1. No niestety, przegrałem. Otwórzmy paczkę z SBC. Przypomnę, mamy tutaj gwarancję 5 piłkarzy o ocenie 84 lub więcej. Trafiamy... nic specjalnego. Ach, a jednak, przepraszam, jest to Hradecki, tylko dlaczego nie pokazały się tutaj jego kolory? O co chodzi z tą grą? Fajnie, dawno go nie widzieliśmy. I...
Bernardo... Aha, bo to był podwójny, sorry, nie ogarnąłem sytuacji. Teraz od pierwszej minuty zagram 4-3-2-1. Ronaldo Sui, no to czy będzie tutaj Cristiano Ronaldo nawet w najbiedniejszej wersji Yashin Hernandez ewoluowany? Jest Torres Hernandez, boję się tego napadu. Mam wrażenie, że końcówka ligi weekendowej mogła mnie jakoś złamać. No, to są kwalifikacje, mam bilans 3-2. Gorszy bilans niż Food Champions. Zacznie się od bramki Torresa, prawda? Boję się jednego, że to będzie weekend, gdzie znów zrobię z trudem 11 zwycięstw. Nie, nie, nawet o tym nie myślimy. Ginola, wjeżdżamy sobie na R1, cyk, przy słupku, jest! Nie, ale ta karta jest niesamowita, tylko ja muszę znaleźć sposób, żeby mi się dobrze grało w tę grę, tak ogółem, nie? Znów wjeżdżamy, cyk, Ginola po długim teraz. Dlatego akurat nie rozumiem. Może za mocno nacisnąłem, jest taka szansa. Ginola! Akurat on nie ma finezyjnych uderzeń. Potrzebuję jednego zwycięstwa, żeby mieć ewolucję Walkera, ale on będzie koksem. O, Firmino, fajnie to wyszło. I teraz, mocna piłka, błąd, Auri sprzed pola karnego! Dobra, bez pajacerki, no w takich sytuacjach podbiegam do bramkarza i kiwam go, albo coś w tym stylu. No to Roberto Firmino ma teraz 100% sytuację, Bobby Firmino, Firmino, pole karne! Moja wina, chciałem zbyt prymitywnie to skończyć, na szczęście fałszyk wystarcza, 2-1. Pomyłka, Henry, bramka szokiwany, mamy to. Jest to też Rage Quit, mamy ewolucję. Uwaga, uwaga, Kyle Walker! Wersji oceny na 87 z rakietą jest w moim składzie. No, ostatnio korzystałem głównie z wypożyczonych ikon na tej pozycji, więc dobrze mieć kogoś, kto jest tutaj na stałe. Liczę jednak na to, że w najbliższym czasie pojawi się jakaś karta specjalna Trenta, bo tak po prostu ja go uwielbiam i chciałbym go mieć w grywalnej wersji w swoim składzie. Tak myślę, czy możemy jeszcze coś innego tutaj przetestować. Zerknę, czy jest jakaś ciekawa karta w obecnej drużynie. Wcześniej mówiłem o Trippierze pod dośrodkowania, ten Trippier nie byłby zły nawet do środka pola. Dobra, robimy coś w moim stylu. Nie widziałem jeszcze tej karty w grze, a tak po prostu lubię. Lubię testować nowych zawodników, nawet tylko na chwilę. 190 tysięcy, spoko cena. 3-4, przez co nie będzie mnie kusiło, by robić nim sztuczki. Wybitne podania, potrafi uderzyć z dystansu. Testujemy. Bull Team, okej. Mam nadzieję, że są to oczywiście czerwone byki. Zubeldia, Koeman, Rivaldo, Govu, Voler, okej. Takie drużyny szanuję. Tak patrzę na tego złotego Rodriego w jego składzie, to zastanawiam się, czy Hiszpan trafi do drużyny roku w grze. Według mnie bardzo na to zasługuje. W prawdziwych plebiscytach, no jest on po prostu ignorowany, a jednak wiele razy już było widać, jak ważnym elementem drużyny Manchesteru City, jak i też reprezentacji Hiszpanii jest ten piłkarz, więc uważam, że no byłoby fajnie, gdyby chociaż w grze go doceniono. A co jak co ostatnio, jak jej boostuje te karty, to one są naprawdę fajne, grywalne, więc Rodri z tempem, może z dwoma playstylami, prawda? Zobaczymy, jaki oni mają plan na ten Toty. Byłby naprawdę wyjątkowym zawodnikiem, mamy rzut wolny. Oj, to jest asysta, czy... Ależ obrzydliwe, 1-0. Henry, to jest czerwona kartka. Kyle Walker opuszcza boisko i zakładam, że jest po meczu. Trippier, mocno i sku... Poprzeczka? No to Kylian, 2-0. Nie no, gramy jeszcze jeden. Żub Rangers. Były byki, teraz mamy żubra, okej. Okay. Ciekawe, na jakie zwierzę jeszcze trafimy. Kylian, no mamy tutaj kilku zwierzaków z przodu. Uli, tutaj Cap de Villa musi się dobrze pokazać w powietrzu. Ginola, Ginola. O, jeszcze się utrzymał, no mówię, to jest niesamowity skurczybyk. Kroketa i to jest 1-0. O, Kylian! Oj, ale błąd, a Thierry Henry jak się rozpędzi, to nie ma czego zbierać. Henry! Gol! Nie załapało mi precyzyjnego wykończenia, dlatego trochę się bałem, że zmarnowałem tę okazję, ale... No nie no, czerwona kartka? Tak. To są żarty, to są po prostu żarty, ale okej, no poradzimy sobie, słuchajcie, będzie to jakieś wyzwanie. Zobaczymy, czy Hulic sam na środku obrony da radę i to nie był faul, aha. De Jong? No i znów fałszyk, 2-2. Nie, ale przecież ja tu przejąłem piłkę, co jest? Zizu, to się udało... Mbappé! Technicznie z prawej miałeś uderzyć, ta piłka idealnie spadała na twoją nogę, Kylian! Wiedziałem, że złego zawodnika zdjąłem. W międzyczasie Kylian, no znów fałsz, Boże! Firmino, dobrze, przekładanka Kyliana przy słupku, tak, 3-4! Ginola, czy to siądzie, będzie Mbappé i może jak rywal, co? Uderzenie z fałsza, 4-4! Czy pójdziemy za ciosem? Van Dijk się pomylił, Kylian, Mba! Niemożliwe! Blokujemy to, blokujemy, wybito hul... Dobrze. Za co karny? Przecież on we mnie kopał. Ja nic tam nie zrobiłem, ja po prostu sobie szedłem tym hulitem. No nic, zobaczmy, gdzie uderzy Kylian Mbappé, czy będzie brawo Hradecki. Słupek! Ale dobitka, jest gol. Czysto teoretycznie, Firmino, Ginola, Ginola...
No, czemu to jest tak... Ja po prostu za szybko robię te rzeczy, no podszedłbym jeszcze, strzeliłbym, a ja od razu chcę robić strzał z precyzyjnym wykończeniem, no głupi jestem. Nie możemy jednak zakończyć odcinka porażką. Mbappe kontuzjowany i bardzo dobrze, nie chcę go widzieć w kolejnym meczu, gra Dalglish. Zobaczmy, z czym się zmierzymy. Kuman z Carvalho, nie no, to musi dojść do destrukcji. Trippier, o to właśnie chodzi, takie podania lubimy. Henry, fałsz, 1-0. Ginola, ale się spociłem, 2-0. Trzeba szukać jak najlepszych sytuacji, okej? Czasami będą ładne bramki, ale jednak. Firmino, no i cyk, trójeczka! Oj, Bernardo, dobre użycie dryblingu R1. Ja po prostu się tego nie spodziewałem, patrząc na to, jak rywal dotychczas grał. Trippier, Dalglish podniósł rękę, że jest, ale czy będzie gol? Też jest! A może tak po prostu, ja nie powinienem grać Kylianem Mbappe. I Bernardo Silva ma kolejną sytuację, bo poszedłem na spacer swoimi obrońcami. Skurczybyk to zmieścił. Kurde, dobra. Ginola! Jak to można obronić? Wyczuwam jakąś dziką asystę. Hop! Tak jest! Ojojojojo, Osimhen mający bardzo dużo tempa i... Powiem tak, no, wyczułem, gdzie będzie strzelał. Niestety, Hradecki był już za daleko. No, nie, to jest nieśmieszny żart. Na szczęście teraz Thierry Henry to jest kolejny gol. I mamy zwycięstwo. Więc podsumowując nasze dzisiejsze nowe karty. Ginola, no ja nie muszę mówić, to jest kompletny top napastników w tej grze i on zostaje na ligę weekendową. Będzie naszą główną postacią. Firmino, on też zostaje. W sumie zagrałem nim 7 spotkań, 2 bramki, 5 asyst. Uwielbiam jego podania i to, jak się porusza w środku pola, plus, no wiecie, no, piękne wspomnienia z Liverpoolu. Jeśli chodzi o Trippiera, szczerze, gdyby było dla niego miejsce, to ja bym go zostawił, bo naprawdę wygląda super jako pomocnik w środku właśnie w tym ustawieniu 4-3-2-1. Jednak no, zaraz ukończę Maldiniego, Hulitem, mimo że dobrze mi się grało nim na środku obrony, tak jednak no... Z drugiej strony, jak tak sobie porównujemy te statystyki... I Walker po ewolucji, kompletna bestia, czuć, że jest zwinniejszy, mam wrażenie, że ma ze 110 tempa, bo szczerze, tak te style gry właśnie działają, jak ja sobie rozmawiałem z EA przed premierą gry, że playstyle sprawiają, że te statystyki tak jakby wykraczają ponad 100, mimo że my tego tak naprawdę nie widzimy, więc no... Bardzo dobra opcja na prawą obronę. Szkoda, że liga weekendowa zaczyna się dopiero za 3 dni, serio, tak brakuje czegoś, bo te rivalsy w ogóle jakoś frajdy nie przynoszą, a chciałbym już rywalizować tak, żeby czuć emocje, bo w rivalsach ja żadnych emocji nie czuję. Liga weekendowa mi je dostarcza. Przygotowałem jeszcze player picka z kartą Team of the Week i mamy tutaj Daniego Rodrigueza. Tego mi brakuje, nie? Bo ja uwielbiam Food Champions. Wiem, że się denerwuję, wiem, że czasami brzydkie słowa mówię, ale to jest właśnie najlepsze. No nie wiem, na streamie dla mnie nie ma nic lepszego niż właśnie takie emocje. I jeszcze paczka 5x84+. Czy znów będzie Hradecki? Bardzo chciałbym go zobaczyć. To jest chyba... Myślałem, że Lorient, kurczę, no niestety nic ciekawego, to jest karta 84. Chyba najgorsza paczka, jaką można dostać. Dobra, jeszcze paczka, którą miałem, gwarancja 82+, i to będzie solidny plus. Haller! Dania, no to wiem, że niczym dobrym się to skończyć nie mogę. Ja dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że coś fajnego udało wam się trafić z tych nowych player picków. A Trippiera jeszcze nie sprzedaję. Do jutra, cześć!